Jeśli jesteśmy w klubie Raszyn, to przypomnijmy jedno z wcześniejszych spotkań, jeszcze z czasów ferii zimowych. Dzieci długo czekały na ten materiał, ale chyba chętnie wspomną dobrą zabawę, jaka miała miejsce w tym klubie. Dzień dobry! Czy wy wiecie, kim ja jestem? Nie macie żadnego pomysłu? Żadną tam Śnieżką, chociaż Śnieżka to moja dobra koleżanka. Ja jestem dobrą wróżką, przyjaciółką wszystkich rodziców, ale też dzieci. Moim zadaniem jest różnych zaklęć, o które proszą mnie właśnie dorośli oraz dzieci. Witamy bardzo serdecznie podczas wspólnych działań na Grunwaldzie dla najmłodszych mieszkańców. Mówię wspólnych, dlatego że i Klub Kopernik, i Klub Raszyn, to już taka tradycja od kilku lat, stara się to jedno wydarzenie zrobić wspólnie, a mianowicie przedstawienie teatralne. Dzisiaj mamy artystów z animatorii. Najpierw będzie piękne przedstawienie dla dzieci, a potem oczywiście warsztaty, tak by ten dzień mogły tutaj na terenie Klubu Raszyn mile, sympatycznie spędzić. Ciągle praca i praca. Przecież koty powinny być najważniejsze. Niby pani mnie uwielbia, a w ogóle nie ma dla mnie czasu. Nie chce mnie podrapać po grzbiecie. A przecież koty uwielbiają to najbardziej. Tradycyjnie jak co roku Klub Kopernik organizuje pokolonie. Dziś spotykamy się w klubie Raszyn, gdzie razem dzieci będą oglądać przedstawienie. Jest to zakończenie półkolonii u nas. Odbywało się bardzo dużo rzeczy. Były wyjścia na baseny, było wyjście do kina, były różnego rodzaju wycieczki autokarowe. Byliśmy w Uzarzewie, w Muzeum Rolnictwa, także ciągle coś się działo. Ale żeby go stworzyć, potrzebujemy różnych pomysłów i różnych składników, aby powstał nasz eliksir. Ciekawa to sprawa, ale nie wiem, czy mi się chce tobie pomagać. Muszę to przemyśleć. W końcu ty nie masz dla mnie czasu. To czemu miałbym tobie pomóc? Dobra wróżko, może ja jednak tobie pomogę w tym dobrym wychowaniu, bo to trochę przykre, że dzieci wiedzą więcej niż ja. A przecież ja jestem bardzo mądrym i inteligentnym kotem, a przede wszystkim kotem dobrej wróżki. Dlatego może rozpoczniemy od naszego pierwszego składnika. Mruczku, czy dasz dzieciom przykład i pokażesz, jak powinno się zachowywać na dzień dobry? W takim razie, Mruczku, może przywitasz się z dziećmi swoją ulubioną piosenką? Oczywiście, że tak. Wstawcie na nóżki. Pora na kocią rozgrzewkę. Kotki! Będziesz się na słońcu. Wbieramy nasze pazurki pod kotemy. Kotki wybiera się w nowo. Rozglądamy się, czy są tutaj jakieś myszki? Rozglądamy się. To dopiero początek. Brakuje nam jeszcze bardzo wielu składników. Dobre wychowanie nie składa się tylko z dzień dobry i do widzenia, prawda? Obowiązki. I bardzo jestem ciekawa, mój kotku, czy zrobiłeś to, o co ciebie wczoraj poprosiłam? A tak szybko nie zdążę tego zrobić, ale może ktoś z was by mi pomógł? W tym małym gadatku zawsze potrzebujesz pomocy. Słuchajcie, w takim razie trzy osoby do pomocy. Chodź, słoneczko. Weźmiemy kogoś z tyłu. Chodź, kolego. I kogoś ze środka. Chodź, koleżanko. Chodź. Wszystkie wstążki i wszystkie piórka muszą wylądować. Znacie ten kolor? No śmiało, śmiało. Wszystko.
dzisiaj mamy przyjemność zagrać dla dzieci w okresie fermi przedstawienie pod tytułem Szczypta uśmiechu, dobroci dwa kosze. My dzieci mówimy dzień dobry i proszę. Przedstawienie jest o dobrym wychowaniu połączone z dobrą zabawą, tak więc zapraszamy do wspólnej zabawy. Let's go.